Dziś zapraszam do Teatru Varieté Muza, w którym trwają próby do spektaklu Tribute to ABBA. Jego premiera przewidziana jest na 29 maja. Sobota 29 maja będzie pierwszym dniem działalności otwartych po ponad dwumiesięcznej przerwie sal kinowych, teatralnych i koncertowych. Wśród obfitości planowanych na ten dzień wydarzeń Tribute to ABBA w Teatrze Varieté Muza w Koszalinie. Wracamy do korzeni. Tribute to ABBA to jakby w hołdzie zespołowi ABBA usłyszymy i zobaczymy jakby czteroosobowy zespół wokalny, znakomitych muzyków, znakomitych wokalistów śpiewających utwory. Cały czas właściwie są na scenie, bo to cały czas są głosy, cały czas są chórki. No więc musimy ostro walczyć z harmonią, z brzmieniami, aczkolwiek czasy płyną do przodu, musimy to trochę unowocześnić, bo dzisiaj inaczej się gra, inaczej się śpiewa. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, a tak naprawdę to jest to początek naszej trasy koncertowej, gdzie no, po całej Polsce będziemy występować po deskach oper, deskach teatrów muzycznych, przepięknych sal. No, ruszamy, mam nadzieję, że to się odwlekło tak naprawdę. Ponad pół roku przez te nasze sytuacje covidowskie, ale mam nadzieję, że maszyna ruszy, no i będzie się działo. Akurat jest dziewczyna tutaj u nas z Wrocławia, która dzwoniła, że brat jej jest w szpitalu i ona nie może przyjechać.
Ja rozmawiałem 10 minut, mówiłem, że to nie ma sensu współpraca, że z Wrocławia po co tu będziesz przyjeżdżać tak daleko, jak te próby łożyć, pociągi, ale jest bardzo dobry dojazd, nie ma problemu. A poza tym ja studiowałam w Madrycie, skończyłam szkołę musicalową i ja latałem co tydzień do Madrytu i tak dalej. Jestem przyzwyczajona podróży. No, mówię, ojej, jakaś wariatka się trafiła, no bo to, żeby mieć... No, ale ona jest w tej produkcji. Bardzo ciekawy projekt. Dopiero potem się tak naprawdę dowiedziałam, że Abba. Takie piękne piosenki, taka piękna energia, a też Abba była ze mną zawsze, bo mama słuchała zawsze. Także te wszystkie piosenki gdzieś zawsze były i na pewno ciepło wspominam. O, mój repertuar to jest pop i latino. Ale też widzę gdzieś tam podobieństwo do Abby, ponieważ Gimme Gimme, to uwielbiam ten utwór śpiewać i bardzo dobrze się w nim czuję. Uważam, że w ogóle świetnie się czuję w takich szybszych numerach, tanecznych bardziej. Kuba w ogóle jest człowiekiem takim bardzo utalentowanym, bo zaśpiewał piosenkę Phantom of the Opera, no to takim trochę operowym głosem trzeba. Potem wziął gitarę i zaczął popowe piosenki śpiewać. Też wariat, co pasuje nam tutaj do ekipy. Wariat w dobrym oczywiście tego słowa znaczeniu. Bardzo zdolny człowiek, młody i tak no potrzebujemy trochę czasu, żeby się wprawił, ale już jest w ekipie, gra na chyba 5 instrumentach, śpiewa dosyć szeroki ambitus, wachlarz możliwości. Na co dzień pracuję w biurze i prowadzę bardzo smutne życie. Jak pan myśli, czy to będzie tylko jednorazowa przygoda, czy rzeczywiście możliwość wystąpienia w takiej produkcji coś przed panem otworzy? Jestem zdeterminowany, żeby poświęcić sporo czasu tutaj. Wygląda to bardzo ciekawie. Pan Jarosław jest bardzo doświadczony mentorem, także bardzo dużo się mogę przy nim nauczyć i myślę, że jestem w stanie poświęcić właśnie czas na to, żeby no, odnaleźć tutaj siebie. Mamy zdolną ekipę, bardzo mocną teraz. Myślę, że spokojnie damy radę zatańczyć, zaśpiewać i jeszcze się uśmiechać oczywiście. Oni bardzo często mieli na koncertach chórek jeszcze dodatkowo. No tak naprawdę to jeszcze nam brakuje tych paru osób. Mogłoby być jeszcze za nami kilka osób, które by z nami śpiewało, no ale po prostu jakby łatamy swoimi głosami te partie, których brakuje na żywo. My z Pawłem trochę z tyłu będziemy, no jak to faceci w Abbie. Mi przypadło grać tego brzydszego i z tymi dziwnymi stylówami, więc zobaczymy, jak to będzie, jak już stroje dojadą, ale też tańczymy, no też będziemy z instrumentami, tak jak oni, uczę się chwytów na gitarę, żeby to było prawdziwe i tak oddał charakter Abby. Gdzieś chyba pojawiła się potrzeba też na rynku,
bo musical Mamma Mia, który już tam w 2007-2008 roku, musical, potem film powstał kilka lat później, też już się to wszystko opatrzyło, ograło i chyba znowu jest jakaś tęsknota, bo słyszymy, że bardzo fajnie idzie sprzedaż w Polsce tych biletów na piosenki, ale my się też dobrze czujemy z nimi. To jest po prostu piękna muzyka, nie dość, że żywa, taneczna, a myślę, że wszystkich nas po tych miesiącach siedzenia w domu będzie wyrywało się z krzeseł. To absolutnie fajna harmonia i są ponadczasowe teksty, ale mamy trochę też nostalgicznych utworów, pięknych, z ładnym brzmieniem. Myślę, że będzie można fajnie się bawić, przynajmniej 1,5 godziny dobrej zabawy.